To akta agresji Komisji Europejskiej wobec Polski. Wiceszef MS. Bezprawny atak i akty agresji ze strony Komisji Europejskiej. Komisja Europejska blokuje bezprawnie Polsce fundusze i wnioskuje o kary. To akty agresji, ocenił wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta. Jego zdaniem, organy Unia Europejska po zatwierdzeniu budżetu Unia Europejska ruszyły do bezprawnego ataku. Także inny z wiceministrów sprawiedliwości Marcin Romanowski napisał na Twitterze, że podczas gdy Polska broni wschodnich granic Unia Europejska, Bruksela wyprowadza kolejny bezprawny atak. Komisja Europejska poinformowała we wtorek, że zdecydowała o zwróceniu się do Trybunału Sprawiedliwości Unia Europejska o nałożenie kar finansowych na Polskę za nieprzestrzeganie decyzji w sprawie środków tymczasowych z 14 lipca. Chodzi o postanowienie dotyczące Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Niemcy, Hiszpania, Rumunia i Francja. To kraje, które nie uznały w ciągu ostatnich 2 lat wyroków TSUE. Rumunia w sprawie sądownictwa, napisał po tej informacji Kaleta. Jak ocenił, KE blokuje bezprawnie Polsce fundusze i wnioskuje o kary. To akty agresji. Organy Unia Europejska po zatwierdzeniu budżetu Unia Europejska ruszyły do bezprawnego ataku, napisał. Z kolei wiceminister Romanowski zaznaczył, że podczas gdy Polska broni wschodnich granic Unia Europejska, Bruksela wyprowadza kolejny bezprawny atak. Jednocześnie szantażować Polski TK opinią w sprawie KPO i żądać kar finansowych dla Polski w imię niezawisłości sędziów mogą tylko eurokraci z KE, dodał. Rule of law, rządy prawa, RET, jak widać nie dotyczy organów Unia Europejska, ocenił Romanowski. KE chce kar dla Polski na mocy środków tymczasowych z 14 lipca. Polska została zobowiązana przez TSUE do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w kwestiach np. uchylania immunitetów sędziowskich. Z kolei 15 lipca TSUE orzekł, że system odpowiedzialności dyscyplinarnej sędziów w Polsce nie jest zgodny z prawem Unia Europejska. W połowie sierpnia w odpowiedzi polskiego rządu do Komisji Europejskiej w sprawie Izby Dyscyplinarnej napisano zaś, że Polska będzie kontynuowała reformy wymiaru sprawiedliwości, także w obszarach odpowiedzialności sędziów. Rada Ministrów poinformowała również KE o planach likwidacji tej izby w obecnej postaci.